Witajcie moi kochani, 6 grudnia i ja dalej daję radę. Kolejny dzień i kolejny odcinek. Coś niesamowitego, nie sądziłem, że pójdzie tak dobrze. Szczerze to myślałem, że już 2 grudnia nie będzie odcinka. Ale daję radę, także jest kozak i dzisiaj sobie obczaimy sekrety sąsiadów. Odcinek bardzo taki wspaniały, jak zawsze. A następny odcinek to pewnie będzie co innego, jeszcze nie wiem co. Jeśli macie też jakieś fajne pomysły, co bym mógł nagrać, przecież no teraz co dzień nagrywa, więc... Więc cokolwiek macie jakieś pomysły, to piszcie. I zostawcie łapencję w górę, bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie na świecie byli szczęśliwi. Dobra, lecimy z sekretami sąsiadów. Odcinek pod tytułem Nauczyciel mojej siostry. Będzie grubo. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy wiemy, kim oni naprawdę są? Oto Hanna, jest kwiaciarką. Mieszka tu ze swoją córką Igą. Niedawno rozwiodła się z mężem. Hanna straciła zaufanie do mężczyzn. Pamiętacie, jak w poprzednich odcinkach mówiłem o małżeństwach i spadochronach? No właśnie, no właśnie. A oto Norbert, jest nauczycielem. Uczy Igę języka polskiego. Mieszka w domu po drugiej stronie ulicy. A, sekrety sąsiadów, ja już prawie zapomniałem, jak to jest arcydzieło. Ta muzyczka, te ujęcia, to jest tak piękne. Od jakiegoś czasu ten kawaler jest obiektem niepokojących plotek krążących po liceum i okolicy. Wydaje się, że jest zainteresowany swoją sąsiadką Hanną. Fajne te domki, jakieś to jest jakieś strzeżone osiedle chyba. No powodzi się nauczycielowi, powodzi się. Czy ten mężczyzna faktycznie ma zamiar ją zdobyć, czy może ma inne zamiary? Jakie? Jakie on może mieć zamiary? O Jezu. Patrząc na to, że to jest paradokument, to na pewno ma te inne zamiary, te gorsze. Dziewczyna martwi się o uczuciowe życie matki. Jaką mamy strategię? Wymyśliłaś coś? Jaką strategię? Jak to jaką? Żeby znaleźć w końcu faceta, halono. Nie może być cały czas samotna, nie wiem, może będziesz więcej wychodzić, chodzić po knajpach, portal randkowy, może już kilka przejrzałam. Tylko żeby nie spotkała kogoś tak powalnego jak ta kobieta z poprzedniego odcinka. I w ten sposób właśnie zachęcam osoby, które nie oglądały poprzedniego odcinka, żeby go obejrzały, ale to dopiero jak ten obejrzycie. Musimy o tym rozmawiać? Musisz sobie w końcu uświadomić, jaką jesteś piękną kobietą. Boże, mamo, jak możesz być tyle czasu samotna? To jest w ogóle bez sensu. Jak się wystroisz, nikt ci się nie oprze, jestem pewna. Dobra, obiecuję ci, że znajdę kogoś, kto się zechce we mnie zakochać. Mamo, każdy się w tobie zechce zakochać. Kiedy ty to zrozumiesz? Nie mam pojęcia, no. Po co tak trzymasz tego laptopa potężnego? Ja nie mam laptopa. Ja nie wiem, jak to jest mieć laptopa. Nigdy nie miałem laptopa. Ale myślę, że gdybym go miał, to bym nie chodził z nim po całej chacie. Postawiłbym go sobie gdzieś tam, by sobie stał. Tam bym z niego korzystał. Wiesz co, mam prośbę. No? Zanim ty mi znajdziesz męża, to ty lepiej poszukaj talerzy i nakryj do stołu, no, dobra? No, wiedziałam, że jest jakiś haczek, jak zawsze, no. A co nam dogotujesz dobrego? O, niespodzianki, same niespodzianki. Tak. No i teraz sobie uświadomiłem, po co ten laptop w kuchni. To jest tak samo jak z słuchawkami, które ona na sobie nosi. Tak jest tak samo jak w pamiętnikach z wakacji nosił ten Mateusz. To jest po prostu oznaka, że oni są cool, że są cool nastolatkami. Powinno chodzić, że z tym laptopem i te słuchawki powinny być podłączone do laptopa. Ach, to by było piękne. Tego popołudnia Iga wraca z liceum ze swoim najlepszym przyjacielem Arturem. Chłopak prowadzi bloga i chce jej pokazać ostatnie komentarze na temat pana Hoffmana. Jezu, zaraz tego nie wytrzymam, ja coś są cool. Iga ma słuchawki, oczywiście, a ten ziomal ma deskę i prowadzi bloga. To jest mistrzostwo bycia cool. Ostatnio pan H we wtorek próbował coś mi wytłumaczyć w książce. Tym pretekstem zaczął głaskać mnie po ramieniu. Artur, przestań się podniecać z tymi beznadziejnymi historiami, no kurde. Ej, no ale serio, on próbował się przespać z moją siostrą, tłumasz to? A jesteś tego pewien? No jestem pewien, ma policję na karku, no proszę cię, ty go bronisz? A więc ten nauczyciel z polskiego, Hoffman, co za ironia w ogóle, pogłaskał twoją siostrę po ramieniu i tym samym uznajesz, że chce się z nią przespać? No ja nie wiem, no ja nie wiem. Nie bronię go, po prostu wiem, że takie historie potrafią wcale nie być prawdą. Trzeba potraktować to obiektywnie, dowiedzieć się, czy to jest prawda. Wiesz co? Dobra, na razie. No. Pewnie dostał dzidę za nieprzeczytanie lektury, jest zły. A trzeba było przeczytać, trzeba było czytać Krzyżaków, no czytaj Krzyżaków. Wcale nie, żartuję, nikt nie czytał Krzyżaków, kto w ogóle czyta lektury. Artur nienawidzi Hoffmana, mogę to zrozumieć. To, co spotkało jego siostrę Mariolę, było ciosem dla jego rodziny. Ciosem! Ciosem dla jego rodziny było pogłaskanie po ramieniu. Nie wiem, co o tym myśleć naprawdę. Jakby, no, nie wiem, zobaczymy, jak się rozwinie ta akcja. Na coś tydzień temu pani nie widziałem na wywiadówce. No nie widział mnie pan, bo nie mogłam dotrzeć, no jest mi strasznie przykro. Wie pan, jestem tak zawalona robotą, jak nie tu, to w kwiaciarni. A poza tym całkiem niedawno zostałam sama i teraz muszę to jakoś sobie wszystko poukładać. Ach, rozumiem. Przykro mi, nie wiedziałem.
To teraz jakby tłumaczę, dlaczego Iga ma słabsze oceny. Aż tak? No wie pani, obniżyła się o 1 czy nawet 2 punkty procentowe, a to zdolna dziewczyna to od razu widać. Co? Obniżyła się? O 1 czy nawet 2... 2 punkty procentowe? Co? Nie, no serio, to jest straszne, wyobrażacie to sobie? Jakby była kozakiem na 100%, w 100% kozakiem, to teraz już by była tylko 99 albo 98% kozakiem. Trzeba ją posłać do lasu, to ona jest już skończona. No ale zawsze kłopoty w domu się przekładają na życie w szkole. Nie, 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 to jest moja wina. To ja nie skontrolowałam wyników w nauce córki. Teraz stąd są te problemy wszystkie. Ale wie pani, niedługo matura. Ona nie może sobie teraz odpuszczać. Przypominam, 1 lub 2 punkty procentowe. To nie jest dobry czas. A może ja bym zaproponował pomoc? Mieszkamy blisko. Może bym od czasu do czasu udzielił korepetycji. Co pani na to? Ups, zaczyna się robić dziwnie. Bloger Skater miał rację. Przekonacie się w dalszej części odcinka. No nie chciałabym pana kłopotać. A jakoś sobie poradzimy. Ale to nie jest kłopot, tym bardziej, że sam zaproponowałem. Oczywiście całej klasy bym nie uczył, ale jesteśmy sąsiadami. Iga to bardzo fajna dziewczyna. Bardzo fajna dziewczyna, mówisz? Dude, you gotta chill, man. Zaczyna brzmieć coraz bardziej creepy. A może się mylę, nie wiem. Ja nic nie wiem, jestem nic nie wiedzącym człowiekiem. Jedne co wiem, to że jutro lekcje, a ja nie wiem co na jutro da lekcje. Może by wpadła na przykład jutro do mnie? W okolicach godziny, powiedzmy, 16 po lekcjach? Jest to miłe to, co pan mówi. Powiem jej. Będę czekał. Powiem jej! Na pewno będzie chciała przebywać sam na sam z nauczycielem, o którym krążą plotki, że coś tam, że lubi ten podrywać uczennicę. Sounds like fun. Słuchaj. Ha, no tak, słucha sobie muzyki po prostu. Siedzi sobie na kanapie i słucha muzyki, tak o. Nikt tak nie robi. Jak często zdarza wam się rzucić wszystko, co robicie? Nie wiem, właśnie czytaliście książkę i nie wiem, obieraliście ziemniaki? Ale wiecie, odstawiacie to, idziecie sobie usiąść i posłuchać muzyki na schowkach. To się zdarza tylko najbardziej cool ludziom, tak? Nie, w ogóle zawsze jak słucham muzyki, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy robię coś jeszcze, nie wiem, idę gdzieś, jadę autem, czy... Nigdy sobie nie siedzę i o, posłucham sobie muzyki. Wiesz, z kim właśnie rozmawiałam? Z jakimś wysokim przystojniakiem? Nie. Z profesorem Hoffmanem i wiesz, co mi powiedział? Że oceny ci się pogorszyły. Jezu, nie pogorszyły mi się oceny, dostałam tylko jedną słabszą ocenę i to naprawdę jeszcze nie jest koniec świata. To jest koniec świata. Wiesz, co mi zaproponował? 2 lub 1 punkt procentowy. To jest koniec świata! Kto tak w ogóle mówi? Obniżyła się o 1 czy nawet 2 punkty procentowe. Korepetycje dla ciebie. Hoffman? Mhm. Nie ma takiej opcji. Widzę go codziennie w liceum. Nie, 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 nie. Widać, Iga, to za mało. Wiesz, że masz maturę w maju. Nie, no ja nie wytrzymam. Zaraz proszę, weźcie mnie stąd. 1 lub 2 punkty procentowe. Nie ma takiej opcji. Bez przesady. Naprawdę. Iga! Nie odmawia się takich propozycji. Musisz się zgodzić. Ale mamo, no przestań. Ale co, mamo? Chcesz zdać czy nie? Ta mina. Ja nie mogę już z tego odcinka. Czemu ona się tak zachowuje, jakby Iga przestała w ogóle chodzić do szkoły, nie wiem, zaczęła ćpać i stała się głupia, miała wszystko gdzieś. 1 lub 2 punkty procentowe. Cokolwiek to znaczy. Ja to może chcę, daj spokój. Słuchaj, bez warunków. Słuchaj no mnie. Po prostu jesteś umówiona i już. Nie denerwuj mnie. Czemu ona tak bardzo chce, żeby jej udzielił tych korepetycji? Jakby od tego zależało jej życie, nie? Jakby od tego zależał jej... punkt procentowy, albo nawet 2, albo... Nie, 1 albo 2, no tam już nie powinno być dalej żadnego albo. W liceum wszyscy mówią, że Hoffman gania ze swoimi uczennicami. Pewnie dlatego zaproponował mi te korki, żeby mógł być bliżej mnie. Wszyscy tak mówią? W sensie jeden bloger skater? Wiesz, to fakt, no, że wariuje na punkcie Hoffmana, no okej. Okay. To teraz ci coś powiem, powali cię to z nóg, słuchaj. Moja mama załatwiła mi korki jutro o 16 właśnie z Hoffmanem. I co, i zgodziłaś się? No, myślisz, że miałem jakiś wybór? Ona wytoczyła najcięższe działa. Jakie najcięższe działa? To, że powiedziała, że bez warunków? Naprawdę? Chcesz sobie załatwić maturę przez łóżko? Ty jesteś jakiś durny? Nie znasz mnie? Pewnie, że chcę. Nie znasz mnie? Nie no, ale tak serio. Ten Artur to jakiś totalny debil. Taka jest moja analiza. Co to w ogóle znaczy maturę przez łóżko? To, że kogoś polubi nauczyciel, albo nawet się z nim prześpi, to... raczej nie wpłynie na wynik na maturze tego ucznia. Przespałem się z nauczycielem, teraz od razu już tam cały materiał mi się przypomniał, co?
Wiesz co, nie chcę mi się już z tobą gadać. Rób, co uważasz za stosowne. Na razie. Dobra, cześć. Co za historia. Dwa razy w ciągu dnia pokłóciłam się z powodu Hoffmana. Najpierw z mamą, teraz z moim najlepszym kumplem. Ja widzę w tym jakąś okazję na polepszenie jakości życia. Przestań się kolegować z tym gościem, blogerem, skaterem, bo to debil. Kolejny dzień. Iga ma iść na korepetycję, jednak postanawia sprzeciwić się matce. No tak, ale jej pokażę, nie pójdę na korepetycję. Ale z mnie buntowniczka. Proszę pana, no proszę jej wybaczyć. Nie wiem, co mam panu powiedzieć, ale wiem, co ona usłyszy. Przecież to głupie tak stracić taką okazję. A czasami sami nie wiemy, co nasze dzieci myślą. Widocznie chciała się spotkać ze znajomymi. No dobrze, i tak. Proszę mi dać znać, jak sytuacja wygląda, dobrze? Dobrze, dobrze. Norbert! Tak? Trochę dziwna jest ta kobieta, trochę mnie przeraża. I co ty tak krzyczysz? Przecież on się nawet nie oddalił o pół metra. Zaprosiłabym pana w ramach przeprosin na kolację jutro. A Iga będzie miała okazję, żeby pana przeprosić. I to jedyna okazja, żebym Igę spotkał. Robię przepyszną pieczeń. Przyniosę wino. Świetnie. Do jutra. No pa. Niech się pani tak nie cieszy. Wino to nie dla nas. Znaczy dla nas, tylko że nie dla mnie i dla pani, tylko dla mnie i dla pani córki. Nie no, tak serio, teraz mi się wydaje, że ten gość jest normalny i chce po prostu jej mamę. Norbert, to dziwne mówić do niego po imieniu, on jest taki niesamowity. Dziwnie, zdecydowanie lepiej brzmi Hoffman. Hoffman, Willklug und Gesundheit. Tyle umiem po 6 latach nauki niemieckiego. Pisz sobie chyba ze mnie, gdzieś ty była? Ja tu czekam prawie pół godziny, a ty nawet telefonów nie odbierasz. W szkole byłam, a gdzie miałam być? Plan nam nagle zmienili, tutaj nauczycielka nie przyszła, tu nam godzinę dołożyli, no co mam ci powiedzieć? Wiesz co? Ty mi nie opowiadaj tych baśni z mchu i paproci, dobra? Baśni? Z mchu i paproci? Kto pisze te scenariusze? Kto tak mówi? Zamiast weź mi tu nie pierdol, no. Nie opowiadaj mi tych baśni z mchu i paproci. Tego nawet nie da się powiedzieć groźnie, to jest... Jeżeli mi nie wierzysz, zapytaj się Artura, no, daję ci słowo. Haha, ty wiesz, jak łatwo jest sprawdzić te informacje? Na pewno nie pytając tego Artura. Halo, stój! Co ci przyszło do głowy? Nie zawsze można w życiu robić to, na co się ma ochotę. Pójdziesz i przeprosisz pana Hoffmana. Uuu, ultimate move! Teraz to już trochę przesadziłaś, Iga, z tym, no. Użyła umiejętności specjalnej nastoletniej buntowniczki z słuchawkami. Od kiedy ona mówi mu po imieniu? Ze wszystkich facetów na ziemi moja mama musiała wybrać właśnie mojego nauczyciela. W dodatku wiadomo, że on lubi młodsze dziewczyny, więc mama nie powinna sobie nawet robić nadziei. Wiadomo, skąd wiadomo, bo Artur tak mówi. Z tego co widzieliśmy, to ja bym raczej wywnioskował, że po prostu lubi twoją mamę, no ale... Nazajutrz, tuż przed kolacją, Iga nadal ma za złe matce, że zaprosiła jej nauczyciela na kolację. Iga, otwórz proszę. Nie przyjdę na kolację. Hej, no i super, więcej jedzenia dla nas. Może się wyprowadzić od razu. Kolejny ultimate move nastoletniej butowniczki to jest właśnie nieotwieranie drzwi. Pewnie sobie słucha teraz muzyki tam. Ale przyjdziesz i go przeprosisz. Ja robię to dla ciebie, dla twojej przyszłości. Iga, proszę cię, przeproś go, bo ja nie zamierzam do końca życia czuć wstydu. No ale z drugiej strony to masz przez całe życie czuć wstyd. Bo co? Bo twoja córka na korki nie poszła? Jezu, wstyd do końca życia. Dzień dobry, wejdź, zapraszam. Proszę, to dla ciebie. O, dziękuję. 2005. No widzę, że znasz się na winach. Oczywiście, że się znam. Przeczytałem na etykiecie, ale wino to moja pasja. Ej, ten twój samochód to jest rocznik 2015? Tak, tak, to jest rocznik, ale ty się znasz na autach, gratuluję, gratuluję. Miło. O, zdaje się, że córka chciała ci coś powiedzieć. Tak. Chciałam pana przeprosić. Iga! Chodź, zapraszam. Czy jakieś zbuntowane nastolatki faktycznie się tak zachowują? Przecież ja nie mam dwóch braci, a może tak jest, ja jestem głupi. Hej, nawiązując do naszej rozmowy, zobacz, jakie te dzieciaki niestworzone rzeczy wygadują. No dokładnie, wyobraź sobie, że kiedyś jeden chłopak spóźnił się do mnie na zajęcia i tłumaczył się, że jechał rowerem pod wiatr i nie dał rady. Co za głuptas musiał z niego być, co tak powiedział, nie? Rower pod wiatr. Pod wiatr rowerem jechał i że nie stoczny. O Jezu, o mój Boże. To było dobre, Hoffman, to było dobre. Sir good, Hoffman, sir good, ja. Słuchaj, jak wchodziłem tutaj, widziałem, że masz zepsutą furtkę. No, trochę. Może mógłbym coś pomóc?
Ale nie chciałabym cię kłopotać. Daj spokój, ja lubię sobie majsterkować, więc może bym dał radę i to naprawił. O Jezu, jakie to romantyczne. I co, dalej pewnie Iga myśli, że to ją chce poderwać. Nie wiem, ciekawe w sumie, czemu ten Artur tak nie lubi Hoffmana. A, bo to chyba stąd tam... Znaczy, jeśli on zmyśla, czemu tak go nie lubi, nie? Nazajutrz Iga, wracając ze szkoły, widzi matkę z jakimś mężczyzną. Okazuje się, że to jej nauczyciel. Co on tu robi? Co on udaje? Jeżeli ma zamiar przekonać moją mamę, że coś jest między nimi, tylko po to, żeby zbliżyć się do mnie, to sprawy wkrótce się zaognią. Przecież on ma cię kompletnie w dudu. Jezu, ja się... Nie mogę powiedzieć nawet, że ma go w dudu. Bo będzie żółty dolar. Także skończ już, zachowujesz się jak Artur. Czemu ja się tak wczuwam też w te odcinki? Jakby to się... Tak jakby się to działo naprawdę, ja bym był tego częścią. Najgorsze jest to, że to jest mój nauczyciel. Nie mogę mu powiedzieć prosto w twarz, co o nim myślę. To najgorsze. Nie no, globalne ocieplenie jest gorsze, nie? Na przykład... Głód na świecie jest gorszy, malaria... A on nie przestaje podrywać mojej mamy. Podryw twojej mamy to tylko strategia. Robi to po to, by być bliżej ciebie. Ten facet to spryciarz. Artur, przestań, bo mnie przerażasz. Mnie też on przeraża. Chociaż nie, bardziej mnie wnerwia. On nie ma duszy, on nie wykazuje jakichkolwiek emocji. On mówi tak po prostu... Ty chyba sobie żartujesz. Co ty mówisz? Ale dzisiaj świetna pogoda i super się czuję. Nie widać, jak jestem szczęśliwy, a teraz jak jestem zły. Słuchaj, wyobraź sobie, że on mi się podoba i z wzajemnością. Jezu, czy to oszalałaś do reszty? Nie, nie oszalałam. Sama chciałaś, żebym go już poznała, tak? Jezu, ale nie jego od razu, no. Ale w czym problem? Nie no, super, nie? Córka, mamo, proszę cię, znajdź sobie jakiegoś chłopaka, nie bądź samotna, znajdź sobie chłopaka. Mama znajduje chłopaka, no i córka, nie no, ale nie tego, tego nie, no. Już sama nie wiem, co robić, mówić jej czy nie. Dopóki nie dowiem się prawdy o Hoffmanie, nie będę podejmowała żadnych kroków. Muszę z nim w takim razie porozmawiać. Wtedy tylko będę miała czyste sumienie. Ale zanim do niego pójdę, powiem Arturowi, co zamierzam. Wtedy w razie czego będzie mógł interweniować. Musisz o tym mówić Arturowi, proszę cię. Im mniej Artura w tym odcinku, tym większe szczęście światowe. Następnego dnia Iga idzie do swojego nauczyciela na korepetycję. Chce wszystko z nim wyjaśnić. Jakie są jego prawdziwe zamiary? Dobra, słuchaj, idź, no. Ja tu zostaję i będę wszystko obserwował. No, dobra. No. Iga idzie do Hoffmana. Jej przyjaciel obserwuje dom nauczyciela. Oboje przypuszczają, że nauczyciel będzie próbował się do niej zbliżyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło, że wpadłaś. Zaczynamy lekcję? Mhm. Proszę. To jest Mission Impossible. Misja, to, nie, to jest misja niemożliwie głupia. Ale jest taka muzyczka, taki dramacik trochę, no. A powiedz mi, jak rozumiesz, jak Sartre mówi, że piekło to inni? Nie wiem, że piekło pochodzi od tych, którzy niszczą nam życie. Nie, no, rozmawialiśmy o tym, że piekło to jest to, jak oni nas widzą, to ich spojrzenia, nasz obraz w ich oczach. Czyli to tak? W jaki sposób nas widzą? Dokładnie tak. Aha, czyli na przykład ja mogę powiedzieć, że dla mnie piekłem jest to, że muszę pana codziennie oglądać, tak? Czemu to jest dla ciebie piekłem? Czy on zrobił cokolwiek negatywnego? Nie, nic nie zrobił. Nie, nie wrócimy, bo wie pan, jaki jest problem? Pan w ogóle o nią nie dba. W ogóle. Dbam, ale nie chcę, żebyśmy o tym teraz rozmawiali. Będziemy o tym rozmawiać. Ja wiem dobrze, czemu pan się spotyka z moją mamą, bo chce pan być ze mną sam na sam. I jeżeli pan nie przestanie, to na pana doniosę. Co doniesiesz? Co doniesiesz? Że udziela ci korepetycji? No to powodzenia. Faktycznie będzie miał tak przywalony z tego powodu. Strasznie. Co to za bzdury opowiadasz? Co o czym ty mówisz? Co obrzydliwe, no nienawidzę pana. Hej, młoda panno, poczekaj. Proszę mnie zostawić. Mówisz o tym, co się w szkole mówi? A o czym mam mówić? Chyba wszyscy o tym już wiedzą. Jak to kiedyś nawinął Białas. Mam dość tego odcinka. Tylko, że bez tego odcinka. Mam dość tej historii. Gdybym mógł się dowiedzieć, kto gada o mnie takie bzdury, odpłaciłbym mu po swojemu. Zapytałbyś go z krzyżaków. Czemu mówię o tych krzyżaków coś chyba w gimnazjum czytał. W gimnazjum właśnie, wiecie w ogóle co to jest gimnazjum? Ale skoro Artur to pisze na blogu swoim, to chyba nie tak ciężko się dowiedzieć, kto to rozgaduje jakby no. Nicy Hanna zauważa Artura, który pisze coś na drzwiach garażowych nauczyciela. Kobieta postanawia go zaskoczyć. Ależ Artur, co ty tutaj robisz? Możesz mi wyjaśnić, co ty tu piszesz? Co? No Hoffman to zboczeniec, no i co? No i co? Ten gościu serio nie ma żadnych emocji, jak mówi. No Hoffman to zboczeniec, no i co? No i co? Tak mu napisałem, tak jest, no i co? Mam bloga, tak sobie właśnie wyobrażam, jak z nim przez mam bloga, Dlaczego
kretynie, dlaczego ty to zrobiłeś? Przestań, to nie jest tak, jak myślisz. A jak to jest, co? To jest zupełnie co innego, naprawdę, ja mam blok z dowodami. Masz blok z dowodami, Ej, mordeczki, halo widzowie. Wiecie, że Ziemia jest płaska? Widziałem bloga z takimi dowodami, że Ziemia jest płaska. Dobra, zrobiłem to, bo on nie chciał spotykać się z moją siostrą, a ona próbowała się zabić. No co miałem zrobić, no? Puściłem te plotki i to jakoś samo poszło. Ależ Artur, czy ty sobie zdajesz sprawę, co ty zrobiłeś? I w jaki sposób to miało pomóc siostrze Artura, że puścił on taką plotkę? Jaki to jest geniusz? To jest taki geniusz właśnie, tak? Mam bloga. Czemu to świetnie? Chłopaki, ale ja mam rację, mam bloga. Kamień spadł mi z serca, że te plotki nie okazały się prawdą. Hoffman wydaje się za to być naprawdę w porządku i super dogaduje się z moją mamą. Cieszę się jej szczęściem. Cały czas był w porządku, ale nie, bo Artur miał dowody na blogu. Norbert nie wniósł skargi wobec Artura. Chłopak przyznał się do kłamstwa i umieścił wyjaśnienia na swoim blogu. Tymczasem Iga jest zadowolona, widząc w końcu swoją matkę bardzo szczęśliwą. A wy? Czy naprawdę znacie swoich sąsiadów? Nie, w sumie to nie bardzo. No i co? No, znaczy wiem, że nie są moimi nauczycielami. To było na tyle dzisiejszego odcinka. Teraz trzeba jakieś zakończenie zrobić, jakieś coś... O nie, zepsułem sobie chyba fotel. O nie. Mówię teraz takimi emocjami jak Artur. O nie, zepsułem sobie fotel. I mam bloga. Ej, mam kanał na YouTubie. To co, to... miły ten... W sensie, to bardzo późno być ten odcinek, to jak jedliście dzisiaj rosołek, to smacznego, że smacznego, ale było, że było smaczne. No, rozumiecie, nie? Chyba. Nie, ja też nie. Zakończenia to są już takie momenty, kiedy po prostu, kiedy mój mózg jest... Pamiętacie Artura z tego odcinka? No właśnie tak. Chciałem być marynarzem. Nie, naprawdę, już pod koniec to mój